To jest farmazor jakiś. Jeżeli chce już walczyć oficjalnie, no to, nie powinien mieć już wypłat ze Skarbu Państwa. Wystarczy ze 300 bojówkarzy. Nie ma, nie trzeba 1000, 2000. Przejdą przez halę i dobrze wie, że ich nikt nie zatrzyma. Czyli... No, a na tym zwiastunie miał wszystkie palce? Nie. Murański ma 1,80 m, tam powiedzmy 5, tak jak Masa. Są równi. Czyli co, mówisz, że to może być wszystko bujda? Oficjalnie to też ja się dołączam do słów Różala, że jesteście tacy sami frajerzy, jak i on. Orfen, your idea, our job, your tattoo. Best Fuel, twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony, w gościnnych progach tutaj gospody rycerskiej w Tarnowie. Za mną piękny tarnowski rynek, a obok mnie Misiek Znadarzyna. Witam, dzień dobry. Witam wszystkich, pozdrawiam. Mirek, jesteśmy u progu świąt wielkanocnych, wiosenny nastrój u ciebie, bo widzę, że tutaj w rycerskiej jajeczka, króliczki. A, no w rycerskiej, w Pydzie to samo. Musimy nagrać kiedyś w Pydzie, żeby było to niektórzy zobaczą, jak fajnie jest, tak, że tak powiem, tak jak na Zalipiu. I przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych, no, i mokrego dyngusa. Miłe wspomnienia masz z dyngusem? W twoich latach to chyba się świrowało. Kiedyś tak. Znaczy nie aż tak z wiadrami, jak gdzieś tam na takich tych, ale fajne. No, powiem ci, że teraz też próbuję zawsze kogoś oblać. Udaje się? No, nie, tak, że tak, to jest taka tradycja, to chociaż tam parę osób tak pyk. Nie mówię, że mocno, ale... Mówisz, Mirek, że coś, ręka, czujesz rękę, co sparowało cię? A, z Łukaszem, ale to kurde, to silne chłopisko jest. Z tym Łukasz Parobiec, tak? Tak, u niego tam w tym. Powiem ci, że naprawdę inna w ogóle technika jest u niego, w sensie jednak gromda to jest gromda, a takie to jest, to no w ogóle to coś, jakby coś innego. No jest to trochę inny świat, też rozmawiałem z Damianem Kiwiorem, który też zadebiutował w Gromdzie. No. Mówi, że to jest też totalnie co innego niż sport. Może sobie boksować, ale wiesz co, a tutaj to jest napierdalanka po prostu, wiesz o co chodzi. No i trochę tarczował mi tam na tym, no ale nie, no to warto nawet do niego pojechać, o tak, nie wiem, 10-15 takich wiesz, z nim treningów zrobić. Jest to naprawdę fajna historia. To w Proszowicach ma to otwarty ten siłownię. Niedawno otworzył klub swój. Tak. No i wiesz, ma na dole ma siłownię, a na górze właśnie jest zrobiony ten ring taki, wiesz, no, można być profesjonalny. No i worki są do bicia, wiesz. No zawsze uczy tam trochę takich, już ludzie coraz więcej tam przychodzi. Także polecam i warto, bo to jest naprawdę, boks to jest boks, a gromda to jest gromda, powiedzmy, w sensie, to jest tak jakby na ulicy się trzeba było trzaskać, no. Mirek, spotykamy się też nie bez powodu, bo my tak nigdy bez powodu się nie spotykamy, chyba że na kawkę, ale wyszła ostatnio mocna informacja i też chciałem poznać twoje zdanie, bo no, kto jak nie ty też chciałbym, żeby powiedział dwa słowa o tym, bo tak, niedawno Jacek Murański wygrywa z Marcinem Najmanem. To już jest historia, o której chyba wszyscy zdążyli teraz zapomnieć, bo działo się to, mam wrażenie, 100 lat temu, patrząc na to, co się ostatnio dzieje w internecie. Jacek Murański, Jarosław Masa Sokołowski, walka. Ja powiem szczerze, ciężko mi uwierzyć, że to dojdzie do skutku, czy to jest marketingowy chwyt przedświąteczny, jakiś prima aprilisowy żart, jak ty w ogóle podchodzisz do tego, bo internet to zaszokowało na pewno. Nie wiem, ja powiem ci tak, znaczy według mnie oczywiście, to jest farmazor jakiś, bo znaczy powiedzmy nawet tak, nawet gdyby ten telefon był, nie wiem skąd ten Masa niby miał ten telefon. No właśnie, bo to się zaczęło od tego, że na programie przed walką Marcina z Murańskim zadzwonił Jarosław Masa Sokołowski, rozmawialiśmy, mówiłeś, że po głosie poznałeś, że to faktycznie był on. Tak, tylko z tym, że wiesz, no teraz są takie modulatory głosów, że no kurde, no wiesz, no to jak nie zetniesz się, że może być coś takiego, to uwierzysz, że to jest oryginalny głos. Ale gdzie ten, tam zwalał się, pluł na Masę ten Murański. Słuchajcie, nie, co by nie mówić, to ja nie wierzę w to, że Masa by wiesz, nie pocisnął z nim, no bo jaki jest ten Masa, tak jest, ale sobie nie pozwolę, żeby jakiś chłystek,
kurde, żeby z nim przerabiał. No, no i to już nie wierzę w to, chyba żeby był cud nad Wisłą i Massa stał się grzecznym, kurde, obywatelem. Może i grzeczny, bo skoro już maskę chce zdjąć i wyjść walczyć, to czy co, już nie ma ochrony, albo no w ogóle, jeżeli chce już walczyć oficjalnie, no to nie powinien mieć już wypłat ze Skarbu Państwa, no skoro już chce zarabiać sam, tak? Tak, skoro... To po co płacić, skoro nie ma już ochrony, jest mu niepotrzebna, zresztą nie była mu, podejrzewam, bo to jest wielki farmazon, tam 2 miliony, jak on kiedyś nam mówi, że ktoś daje za głowę, to proszę cię, to się na sali z 2 miliony. No dobra, ale od tego telefonu chwilę czasu minęło, dostajemy potwierdzenie, Jacek Mrański na swoim Instagramie mówi, że ta walka się odbędzie, że to będzie nowy twór, mam to na myśli federację, która to zorganizuje. Teraz tutaj federacji, tam fame, coś tam, to, no nie wiem. No, nie, fan, mówiłeś, coś no, z fan. Coś tam, nie, no jest gdzieś, bo widziałem na tym, no, to mi podesłali ten, bo ja tam nie mam tych, tak nie... Że podobno w ogóle Massa jest udziałowcem tej federacji, że on się bierze za to, żeby coś takiego zorganizować. Może, ja wcale się nie dziwię, tylko z tym, że wiesz, no bo jak ma sobie zapłacić, to wiadomo, że nie zapłaci, a będziemy jakieś tam pieniądze, tak? No dobra, ale pytanie, jak ty to widzisz, czy w ogóle do takiej walki może dojść? Bo tak, uściślimy. Jarosław Massa-Sokołowski, najsławniejszy świadek koronny w Polsce, przez lata trzymany, no bo tak jest ze świadkami ochronnymi, ze świadkami koronnymi, tak? Że są pod ochroną, że są gdzieś zaszyci, wystawiani na światło dzienne, no bo wiadomo, że ryzyko dawnych kolegów ciąży nad takim zawodnikiem. A co teraz nagle wychodzi i... Ale nie, ale przecież w Łodzi ćwiczy, no nie ćwiczył jak siedział, a tak to na siłowni w Łodzi ćwiczy, przychodzi normalnie, ćwiczy, wiesz. Jeszcze CBSiaki przecież poproszyli chłopaków, bo tam coś do niego, to powiedział, że wy tu nie będziecie przychodzić, on będzie przychodził, ale on normalnie przecież ćwiczy, bez żadnego halo. Tam. No dobra, ale wyobrażasz sobie teraz to, że nie wiem, któraś hala w Polsce robi taki event i co? Czy to jest bezpieczne w ogóle? Nie ma takiej opcji, żeby jakaś, na jakiejś hali to się odbyło. Nie ma na 1000%. Więc ja powiem krótko, bo... Myślę, że żadne miasto, które zazwyczaj jest właścicielami hal czy obiektów, żeby w ogóle wydało zgodę, ale nawet gdyby to chcieli zrobić w garażu pod Warszawą... Ze względu bezpieczeństwa, bo ja ci powiem, to nie trzeba, pomyśl sobie logicznie, że jeździsz tak i widzisz już, że te wystarczy ze 300 bojówkarzy. Nie ma, nie trzeba 1000, 2000. Przejdą przez halę i dobrze wiesz, że ich nikt nie zatrzyma. Nikt, to 300 kurde tych bijoków, to przecież dobrze jest, razem z oktagonem przeszli, poszli i wyszli. To kto by ich zatrzymał? No właśnie, więc się nasuwa teraz pytanie, jak to można zorganizować? Na pewno nie w żadnej hali, no. Ja podejrzewam, że w ogóle nikt, jeżeli tam nawet jakaś federacja jest, to niech pokażą kartę walk. Kto tam będzie chciał walczyć, bo nawet tym... Tomasz Cik podobno. To będą tylko sami frajerzy walczyć, jeżeli będą, chcą dorabiać, to tylko takie kurwa łotry, co wiesz, co z budką pod budką z piwem stoi. Słuchaj, jeżeli ktoś daje zarabiać takim ludziom, to niech płacą na od razu na... ochrona świadka koronnego, czy w prokuraturze, czy w sądach są takie te. I niech płacą tam, bo to jest na tej zasadzie, że pochwalamy świadków koronnych, to my wpłacamy datki. No i brawo wtedy. Wtedy pokażcie swoje te... O, ja też płaciłem, ja też... No to czyli ustaliliśmy mniej więcej to, że żadna hala tego nie zorganizuje. Czy to w ogóle się może odbyć w Polsce? Bo wiemy, nieraz było tak, że niektórzy freakfighterzy kombinowali, były jakieś wydarzenia w Czechach, jakieś pokerowe na przykład, kiedy w Polsce nie można było transmitować hazardowych, że tak powiem, tak, wydarzeń, no to śmigali do Czech i robili transmisję z Czech. Znaczy się tak, słuchaj, jeżeli chodzi o jakiś oktagonik i studio nagrań, no to w Polsce mogą wynająć po cichu, jeżeli będą musieli pewnie jakąś tam ścisłą tą, żeby nikt nie wiedział, no bo na pewno znajdzie się wielu takich mądrych głów, żeby podjechali, żeby chociaż porobić go, tak? I także nie to najprędzej może być, mogą być to Czechy, tak jak i niby dlatego dla bezpieczeństwa i oczywiście podejrzewam, że będzie w masce. Rozumiesz? Zobacz sobie na tym jednym tym trailerze, czy jak to tam nazwać, co oni puścili, że on przyjeżdża samochodem i podchodzi do Murańskiego i zobacz, jaki tam jest ten. I Murański ma 1,85 m, tak jak Massa. Są równi.
No właśnie. No to nie, no to podebrali jakiegoś tego, jak on tam... Aktora? Aktora. Poza tym, słuchajcie, Massa nie ma jednego palca. Jak będzie walczył w rękawicach tych MMA, będzie musiał mieć wszystkie palce. No rozumiesz. Czyli... No, a na tym zwiastu nie miał wszystkie palce? Nie, no nie przyglądałem się aż tak, tylko wiesz, ale był równo, głowa z głową był na wysokości... Tej. A powinien być większy? No, chyba jak, tak. Nie, no jak nie większy? No, kawał chłopa. No, kurwa, no o czym rozmawiam? No to tak samo jak ja stanę, że wszędzie nie będzie ze mną równy. Ale mówię, to będzie już, ostrzegam ich, że pewnie będzie walczył w rękawicach dziesiątkach, ale żeby był, wiesz... Czyli co, mówisz, że to może być wszystko bujda? No jest bujda, to jest taka prawda, jak no, to już, jak moje słynne przysłowie, jak chuj połknął śliwkę i pestkę wypluł. To jest taka sama prawda. Czyli co, myślisz, że to jakiś prima aprilisowy żart może być? Nie prima aprilisowy, ale słuchaj, po pierwsze, dzwoni do na ten i przedstawia się Jarosław Sokołowski. No to czyli już wprowadza wszystkich w błąd, bo się nazywa Jarosław Łęcki. No to jak? No to kurwa... To skąd to Sokołowski? No widocznie to jest specjalnie może tak powiedzieć zrobione, że no jak z dawnego nazwiska się przedstawia po co? Jak jest Jarosław Łęcki? No przecież to oficjalne jego nazwisko, to nie jest tam, skoro tamtego już nie ma. Mhm, rozumiem. To też jest dochodzi do coś daje do zrozumienia, że wiesz, no, czyli nie, jeżeli ktoś nie mówi prawdy, w sensie to, czyli może to być aktor, bo i wtedy nie posądzi, wiesz, że to nie Jarosław. No, no wiesz, kiedyś no Antoni Królikowski chciał zrobić walkę sobowtóra Putina z sobowtórem Załęckiego, nie wyszło to. No tak, no, tutaj gdzieś tam się wypowiada ten Massa, że proponował mi jakieś ładne miliony, czy tam ładne pieniądze, żeby ja z nim walczył. No przecież była kiedyś tam jakaś tam, to jakiś czas temu jakaś rozgaworka i to ja powiedziałem, że nie, oczywiście nie peniam go, mogę wyjść, no to 2 miliony sobie zażyczył powiedział, że milion od razu daje żonom tych zabitych czy tam uszkodzonych policjantów. No zobaczymy, ile teraz przeznaczy dla tych policjantów. No. Mirek, cieszył się, że kupi sobie Ferrari czy tam Lamborghini, nie wie jeszcze dokładnie. Żeby ci na rower wystarczyło, to też będzie dobrze. Mirek, jak się odbiło w środowisku to, że taka persona jak właśnie Massa może wejść w ogóle, bić się, że ktoś za to chce zapłacić, tak z twoich znajomych, szeroko pojętych? Znaczy, słuchajcie, no to każdy tutaj, nie będę już cytował tutaj czy Różala, czy jakichś innych tych takich, co mają coś do powiedzenia, to od razu mówią, że ci, co będą wykupywać tą walkę per preview, żeby dać zarobić Masie, to są takie same, kurwa, frajery, jak i on. I niech od razu biją w lewo i tyle, no. Także oficjalnie wiadomo, że ci, co będą chcieli wykupić walkę i promować patologię typu konfident, świadek korony, 60, no to jesteście takie same kurwy. Oficjalnie to też i ja się dołączam do słów Różala, że jesteście tacy sami frajerzy jak i on. Dużo też w komentarzach z tego to czytałem, bo oczywiście internet, to co ty powiedziałeś, tak czy inaczej, ale internet jest tego samego zdania, że to już przechodzi ludzkie pojęcie, kogo freakfightowy świat chce wyciągnąć, żeby tylko zrobić szum, żeby tylko zrobić walkę, że to już naprawdę jest o most za daleko. No ale są jakieś granice tych federacji, tak? I jeżeli to jakaś jest federacja, to tak jak żeś powiedział, to może być jego, ja nie wiem, ja nie zagłębiam się w to, no to jemu tam będzie 60 lat taka optaka, tak? W każdym razie żadna federacja normalna tego nie weźmie, bo padnie na pysk, bo będzie tak zhejtowana, że nikt nie będzie tam chciał wykupować kosztów na pierdolą. A tutaj w tym wypadku pewnie studio to ile to będzie kosztowało? Jak mi nie wypali, to mi nie wypali, rozumiesz? Rozumiem. Dużo też w komentarzach... Ale dziwię się też, że ten Muran tak... No właśnie, do tego chciałem... Krzyczał taki, kurwa, tu klawośny, a się okazuje ten... No nie bardzo jakoś tak. No właśnie, bo dużo w komentarzach też internautów dziwi się Jackowi Murańskiemu, który o swoich tam zasadach, wartościach jakiś głośno mówił, a nagle też w jakiś sposób przyczynia się do tego, że to nazwisko Masy znowu jest wystawiane na świecznik. No słuchaj, jak ktoś chce promować konfidentów, to jest taki sam, kurwa, czyli chce promować świadków koronnych, chce promować, nie wiem, tą patologię. Przypomnę jeszcze raz, że kapowanie to jest grzech śmiertelny, także tak jak Judasz. Trzeba go odizolować, a oni go do góry wystawiają. No to jak? No to w dupę niego jeszcze całują, kurwa. No, to może większe będą miały oglądalność. No. Także mówię, żadna federacja nie weźmie, jak weźmie, to też na chuj niech idzie i tyle.
dużo, dużo zamieszania z tym, ale jakbyś tak miał szczerze powiedzieć, to czy on ma jakieś umiejętności, myślisz, w sportach walki i takiemu Jackowi Morańskiemu może zagrozić, lub Jacek jemu, jak to z twojej perspektywy? Ja szczerze wątpię, bo on pewnie liczy, że może zapierdolę go na łeb, bo to sterydek i padnie, a to jest dużo błędów, pewnie chyba, że się przygotowuje po cichu, nie wiem, bo może tak, a tak, to jakie ma zdolności, no to by, wiesz, na wolności to było tak, jak już ja mówiłem, jaka to były walki, i raz, dwa, łeb rozjebany leży i tyle, i, no i później drugiego tak oprawię, trzeciego i już szła fama, że ty jesteś kurwa kozak, a w ringu już nie ma tak, że raz, dwa, tam trzeba już tlen mieć, to wszystko, także to nie jest takie te, ja w ogóle nawet nie zachodzę w głowę, bo moim zdaniem to nie dojdzie do żadnej walki takiej, i mówię ci jeszcze raz, co zrobię przedstawienie, że na telebimach puszczą, no nie bardzo rozumiem, jeszcze trzeba wiedzieć, że kto to wykupi. Bo dla mnie to tak jak mówię, to są łotry takie same wykupem jak i on, no. To będzie kabaret 60 i Świadków Koronnych. No jest w Polsce już trochę tego, także będziecie mieli tam, nie wiem, z 5000 perpewiu wykupione. Jak od was jak to się to nazwać, z całej tej instytucji Świadka Koronnego, to chyba, że ich zrzeszą ich od razu i zrobicie zrzeszenie Świadków Koronnych i będzie ten. Tak jak powiedziałem, że Federacja się będzie nazywała Koronni 60 MMA. Humor nigdy cię, Mirek, nie opuszcza. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. I na koniec ja jeszcze... No ja to chciałbym. To wtedy będzie, każdy, jak będzie kupował, będzie chciał obejrzeć takich tych, no to wtedy, no ja mówię, no dobrze, dotujcie od razu, tak jak mówię, czy policję, czy Ministerstwo Sprawiedliwości na ochronę Świadka Koronnego i tak dalej. Kiedy ty ostatni raz fizycznie widziałeś masę? Tak, niedawno, bardzo dawno, jak siedział w tym, w Opolu Lubelskim, to mój znajomy też tam był, no to wyglądał bardzo śmiesznie, bardzo, bardzo schud, także jakoś mu się nie wiodło chyba tam za dobrze. A tu w filmie był Byczek. To tutaj nie był, no to on ogólnie był większy swego czasu, bo wiesz... Czyli nie, chodzi o to, że no nie wyglądał na jakiegoś wychudzonego w tym materiale, jeśli to w ogóle był on. No jeżeli to był, to właśnie, jeżeli to był on, no to jest dla mnie to jest to. Mirku, przeanalizowaliśmy ten gorący temat w polskim internecie. Dziękuję ci za to, że też podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Mocne słowa padły, ale chyba trzeba to po prostu nazywać po imieniu, bo internet tego nie chce, ludzie tego nie chcą, więc tak naprawdę nie wiem, kto ma w tym interes. Wracając, bo szum zrobili koło tego słowika. Co tak naprawdę, to jest, znaczy mi to rybka, co ten słowik, to tam żadnej roli nie odgrywał, bo ani nie miał walczyć, ani... No, tylko tak, tylko się pokazał. Czy się pokazał, no to tu już Stanowski zrobił taką... No czekamy, co teraz pan Stanowski czy zabierze teraz głos? Nie, no bo teraz gdzie srał, że Masa może na niego coś wymyśli, bo tam mają, gdzieś tam też pewnie jeździł do Gdańska, czy gdzieś tam słyszałem, że zajmowali się jakimiś dziwne spotkania z takimi, no nie wiem, dobra, nie będę kończył, bo no ale jakieś kłopoty były okay, z młodymi rozumiem. Ludźmi. Okej, okay, rozumiem. W każdym razie wracając do tej całej federacji i tak dalej. I to mówię, tam tylko, jeżeli, no niech pokażą kartę walk, bo skoro to ma być w kwietniu, to już niebawem, tak? I to wtedy zobaczymy, kto wyjdzie, bo jeżeli wyjdzie ktoś na tą galę, taki sam kutas jest, jak i oni. No tak mówię, może 60 wyjdą między sobą, może coś. No. Może pomieszają. Młoda 60, stara 60. O, też jest jakieś coś. Albo ten ma więcej ludzi sprzedał, ten mniej, kto więcej to... Kategorie wagowe. Rekord. W rekordzie będzie wpisane. Nie wagowe, tylko kategorie kompetencji. Albo wiesz, w rekordzie zamiast będzie rekord na przykład z MMA czy z boksu, to będzie rekord ile wsypanych ludzi na przykład. I to jest myśl. To uwierzę. Dobra, tym pozytywnym akcentem kończymy bajerę. Mirku, plany na święta, odpoczynek, wyjeżdżasz, zostajesz? Nie, no tutaj jestem. Gdzie tu wyjeżdżać na te, bardziej może w maju, bo będzie taki dłuższy ten. A teraz święta to tak bardziej, wiesz, jakoś tak domowo. Mam przecież te zwierzaki, to wiesz, to też trzeba je zabierać ze sobą, bo tutaj nie ma za bardzo z kim zostawić takich grzecznych dzieci. Święconka gotowa? Pójdziesz jutro do kościółka? No święconkę trzeba, bo to jest, wiesz, jest tradycja, no. Ja że tak powiem, w Boga wierzę, znaczy tylko nie wierzę w tą obsługę naziemną.
Prasówkę. Bo tutaj to jest... Czyli tam poza ziemią tak, a tu na ziemi niekoniecznie. To znaczy obsługa jest słaba. No, to tak jakbyś miał wsiądzieć do dobrego samochodu, ale wsiądzie to, wiesz, jakiś łoś. No to wiadomo, że to nie tak. No samochód fajny, samochód podoba ci się, ale kierowca już nie bardzo. No. Rozumiemy. Mirku, wszystkiego dobrego na święto dla ciebie, całej rodziny. Widzimy się w nowych po świętach. Zobaczymy, czy to w ogóle się wszystko wydarzy. No może 1 kwietnia ogłoszą, że ten... Że jednak żart. Oby. Ja bym wolał, żeby to się wszystko skończyło żartem. Ktoś sprawdził, ktoś zbadał ten... No i już teraz widzi, że nie bardzo. Ja zresztą, wiesz, ja mam bardzo dużo miałem wpisów, bo tam, co tam z tym masą było, później z tym mięsnym. Ja oczywiście, żeby nie było masa. Ja się ciebie, kurwa, nie bałem, nie boję i nie będę bał. Kurwa, dobrze wiesz o tym. Także nie czaruj, że ja się wycofałem, bo o jedynki się boję. Chłopie, są teraz takie szczęki, że ty możesz, kurwa, rurą zapierdolić, to mi tylko było pęknie, ale nie szczęka. Także robione są w Katowicach, czy na Śląsku, także bardzo w Stomagoldzie, bardzo dobre. Ale wiesz, ostatnio Murański pokazał, że jednym strzałem można wysłać do szpitala, bo Marcin wczoraj wrzuca zdjęcia z po operacji już oczodołu. Matko boska, kurde, no coś, no tutaj to mi brak słów, tak mi go szkoda, bo Marcin powiedział, że obiecał mi, że będzie rewanż, ale to nie, co ja teraz zrobię? Z kaleką? Z kaleką, kurde, to już nie chcę, no. Już teraz nie pomoże mu sędzia, no to jak? No także... Kończymy, szanowni państwo, pozdrawiamy z Tarnowa, dzięki. Wszystkiego dobrego, dużo zdroweczka jeszcze raz i zdrowych, wesołych świąt. Pozdrawiamy sportowych zakapiorów. Orfen, your idea. Our job, your tattoo. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji.